Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Standardowo, drodzy Państwo, 2-3 minutki, żeby mieli wszyscy możliwość do nas dołączyć, ale w międzyczasie mogą nam Państwo napisać tutaj na czacie w prawym dolnym rogu, czy dobrze nas widać, czy dobrze mnie słychać. Także tutaj będziemy wdzięczni za taką interakcję z nami. Dzień dobry, Panie Miłoszu. Dobrze widać, dobrze słychać. Bardzo się cieszę. Dzień dobry, Panie Rafale. Dzień dobry. Mam nadzieję, że do Państwa okien również zagląda dzisiaj tak piękne, wiosenne słońce. A jak tam Warszawa? U mnie bardzo ładnie również. Słoneczko świeci. Cieplej się robi, wiosnę czuć. Dzień dobry. Dzień dobry, Panie Danielu, Panie Filipie. Jeszcze dosłownie minutka. Widzę, że się Państwo zbierają. Po zalogowaniach widzę, że nawet możemy już zaczynać. Możemy zaczynać. Super. Tak. Najwyżej jeszcze Państwo dołączą w trakcie. Dzień dobry, Panie Krzysztofie, witam serdecznie. Dzień dobry, nazywam się Natalia Kwiatek. Bardzo miło jest mi powitać Państwa na naszym kolejnym już webinarze, ale pierwszym w tym roku. Wraz ze mną są dzisiaj Artur Puciłowski z firmy Unitech i Justyna Cieślak, nasze nieocenione wsparcie techniczne. Tematem dzisiejszego webinaru to terminal Unitech EA520, ale z tego, co się orientuję, to Artur jeszcze wspomni Państwu również o innych nowościach od firmy. Artur, potwierdzisz? Tak. Zdecydowanie. Tak jest. Drodzy Państwo, jak zwykle na wstępie muszę wspomnieć o kilku kwestiach technicznych. Jeżeli będą Państwo mieli pytania do naszego prelegenta, bardzo prosimy o zadawanie ich tutaj w prawym górnym rogu. Artur odpowie na nie po zakończeniu naszej prezentacji. Natomiast standardowo mamy przygotowane dla Państwa 3 pytania konkursowe, które wyświetlą się Państwu podczas trwania prezentacji. Natomiast jeżeli tak się nie stanie, bardzo proszę o kliknięcie tutaj takiej ikonki z napisem gry i wtedy one się Państwu wyświetlą. Oczywiście konkursy są z nagrodami, natomiast więcej będziemy o tym mówić już przy okazji konkretnych pytań. Ostatnia kwestia to ankieta i tutaj warto uważać, ponieważ w związku z tym, że bardzo zależy nam na Państwa opinii i chcemy poznać Państwa potrzeby, przygotowaliśmy specjalną niespodziankę. Osoby, które wypełnią ankietę, wezmą udział w losowaniu atrakcyjnej nagrody. Czy Justyna, możesz coś więcej powiedzieć na ten temat? Tak, do wygrania jest elektryczna hulajnoga. Będziemy losować pod koniec wydarzenia, więc zachęcam serdecznie do udziału. I dodatkowo każda osoba, która wypełni nam tą ankietę, będzie miała możliwość pobrania specjalnego certyfikatu, który potwierdzi udział Państwa w naszym szkoleniu. Ten certyfikat po wypełnieniu ankiety znajdzie się też tutaj po prawej stronie ekranu. Dobrze, drodzy Państwo, z mojej strony to na razie wszystko. Pozostaje mi oddać głos naszemu prelegentowi Arturowi. Dziękuję bardzo, Natalia. W takim razie przechodzę do prezentacji. Przede wszystkim bardzo mi miło Państwa powitać. Cieszę się, że jak widzę, dosyć liczne grono nas tutaj właśnie odwiedziło na tym webinarze. No i dzisiejszym tematem tego webinaru podstawowym jest nowy terminal Unitech EA520, o którym będę chciał w szczegółach poopowiadać. Natomiast na początek krótka agenda. Wstęp i powitanie mamy już za sobą. Parę słów powiem o firmie Unitech, bo chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli o naszej firmie jak najwięcej. Następnie przejdziemy do już szczegółów dotyczących urządzenia EA520. Po tej części będziemy mieli konkurs z nagrodami. Pierwsze pytanie konkursowe. Następnie będę chciał troszeczkę powiedzieć na temat urządzeń innych, które niedługo pojawią się w ofercie również w tym roku. Po tej części ponownie będziemy mieli pytanie konkursowe i w kolejnym punkcie co nieco będę chciał powiedzieć o cyklu życia urządzeń Unitech, jak można ten cykl wydłużyć, jak również kilka słów na temat narzędzi do konfiguracji i zarządzania urządzeniami. Kolejne
pytanie konkursowe, no i podsumowanie zrobimy na samym końcu, natomiast jeszcze będziemy chcieli na pewno poświęcić chwilkę przed zakończeniem tej prezentacji, żeby odpowiedzieć na Państwa pytania. Także zachęcam do zadawania pytań w trakcie prezentacji. Jeśli pytania będą pojawiały się w trakcie prezentacji, to również Natalia oraz Justyna będą mnie informować o takich pytaniach i wtedy być może będziemy również na nie odpowiadać w trakcie prezentacji. Także proszę, proszę, zachęcam do aktywności przede wszystkim, bo po pierwsze są bardzo ciekawe nagrody do wygrania, a po drugie myślę, że tematyka również Państwa zainteresuje. A więc tak, jeśli chodzi o firmę Unitech, to kilka słów. Przede wszystkim myślę, że warto wiedzieć, że firma Unitech to jest firma, która już na rynku istnieje jakiś czas, ma ponad 40 lat, więc dosyć długą historię. Jak widać, została założona w 1979 roku. W sumie około 400 osób pracuje w naszej firmie, a siedziba naszej firmy znajduje się w Tajpej, w Tajwanie. Tutaj widzimy rozmieszczenie na mapie naszych biur. Nasze biuro europejskie znajduje się w Tilburgu, w Holandii. Oprócz tego mamy jeszcze około 14 innych biur rozsianych po całym świecie. Kroki milowe Unitech. Jeśli chodzi o firmę Unitech, to wiadomo, pierwszym podstawowym krokiem milowym było założenie firmy. Firma na początku zajmowała się bardziej dystrybucją elektroniki. Natomiast no, 10 lat po otwarciu firmy, założeniu tego biznesu, Unitech otworzył własną fabrykę w Tajwanie. I kolejne, właściwie 10 lat później, w 1999 roku, Unitech otworzył pierwsze biuro w Europie. No i tak w sumie dziwnie się składa, ale akurat kolejne 10 lat później Unitech był już notowany na liście top 2000 największych producentów na świecie. Jeśli chodzi o produkty, o produktowe kroki milowe, to tutaj sytuacja wyglądała w ten sposób, że w 1985 roku wyprodukowaliśmy nasz pierwszy własny skaner kodów kreskowych, a rok później pierwszy komputer przemysłowy. Jak widać, ze sporą klawiaturą i z niewielkim ekranem, ale taka wtedy była technologia. Z czasem wprowadzaliśmy oczywiście udoskonalenia, pierwsze urządzenia z DOS-em, z Windowsem CE, z Windowsem Mobile, pierwsze urządzenie ze skanerem RFID prowadziliśmy do sprzedaży w 2007 roku, a pierwsze urządzenie z Androidem w 2014. Jeszcze rzut oka na całe portfolio, aczkolwiek nie ma tutaj wszystkich urządzeń na tym slajdzie, są wybrane, natomiast chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali, że Unitech to firma, która produkuje różnego typu urządzenia, począwszy od ubieralnych, jak widać na slajdzie, urządzenie ubieralne, najmniejsze na rynku urządzenie tego typu waży zaledwie 110 gram. Mamy również do tego oczywiście skaner kodów zakładany na palec. Mamy terminale magazynowe, mamy tablety, mamy urządzenia typu PDA. Mamy do tych urządzeń różnego typu akcesoria. Mamy też skanery przewodowe, bezprzewodowe, z zasięgiem dalekim bądź bliskim, czytające kody DPM i tak dalej, i tak dalej. Mamy też drukarki mobilne i trochę rozwiązań z obszaru RFID. Natomiast dzisiaj skupiamy się na urządzeniu mobilnym, jakim jest Unitech EA520. I teraz być może niektórzy z Państwa zadają sobie pytanie, dlaczego ten terminal postanowiliśmy wyprodukować? Otóż staramy się słuchać naszych klientów i nasi klienci informowali nas, że chcieliby, aby w naszej ofercie pojawiło się urządzenie, które będzie niedrogie jak smartfon, równie kompaktowe jak smartfon, lekkie, ale zarazem odporne i solidne jak urządzenie klasy
przemysłowe, jak urządzenie profesjonalne, które będzie wydajne, dodatkowo wszechstronne, będzie miało długi cykl życia i właśnie tak jak wspomniałem na początku, będzie to urządzenie stosunkowo niedrogie. No i cóż, zebraliśmy te wszystkie postulaty, te wymagania i postanowiliśmy spróbować zmierzyć się z nimi i w ten sposób powstało urządzenie EA520. I teraz zapraszam Państwa na krótki film na temat tego urządzenia. Przedstawiamy nowy wytrzymały terminal firmy Unitech EA520. Zapewnia doskonałą wydajność odczytu kodów kreskowych. Działa w oparciu o system operacyjny Android 11 z certyfikacją Google Mobile Services. Ma potężne możliwości skanowania 1D i 2D. Pozwala łatwo zeskanować wiele kodów kreskowych w trybie ciągłym, aż do 30 skanów na sekundę. EA520 zapewnia niezawodność odczytu ekranów telefonów komórkowych i papierów dowolnej orientacji, niezależnie czy kody są krzywe, uszkodzone, z odblaskiem albo w specjalnych rozmiarach. Obsługuje m.in. kody DPM. Odczyt jest możliwy nawet w bardzo ciemnym otoczeniu. Dostępne są różne akcesoria, żeby zwiększyć jego funkcjonalność. Stacje dokujące, uchwyt ganowy, futerały, paski na rękę, szkła ochronne i wiele innych. Terminal Unitech EA520. Wszechstronność w doskonałej cenie. Więcej informacji na temat tego terminala lub innych produktów firmy Unitech znajduje się na naszej stronie internetowej www.kreski.pl. Film, można powiedzieć, pokazał prawie wszystko, co udało nam się stworzyć, ale jeszcze chciałbym oczywiście przejść do takich bardziej szczegółowych danych. Otóż EA520 został stworzony i obecnie jest już dostępny, a takie oto są jego parametry. Ma 5-calowy ekran. Jest urządzeniem kompaktowym, niewielkim, o tym jeszcze trochę więcej poopowiadam za chwilę. Wszystko w jednym, można powiedzieć, posiada, dlatego że ma dedykowany imager 2D. Posiada również czytnik NFC, jak również kamerę z przodu i z tyłu. Procesor to 8-rdzeniowy, 2-gigahercowy chipset. 4 giga pamięci RAM od samego początku, Android 11 od samego początku. Ten skaner, o którym wspomniałem, w tym przypadku akurat postanowiliśmy skorzystać z technologii oferowanej przez Zebra. Jest tutaj głowica SE4710, bardzo wydajna głowica, która dodatkowo potrafi odczytywać kody DPM. Urządzenie posiada 4G LTE, jak również WLAN, jest obsługiwany 2, 4 i 5 GHz. Bateria jest wymienna, co między innymi wyróżnia to urządzenie od typowego smartfona. Jest wymienna, jest całkiem spora, pozwala na pracę powyżej 12 godzin. Dodatkowo urządzenie jest odporne na pył i kurz IP67, jak również na upadki z wysokości do 1,8 metra. I ma stosunkowo niewielkie wymiary. Także za chwilę przejdę do porównania. EA520 jest kompaktowy i niedrogi, o czym się Państwo możecie przekonać, wysuwając zapytanie do firmy Kreski. Natomiast jeśli chodzi o sam fakt jego rozmiarów czy kompaktowości. Na tym slajdzie widzicie Państwo porównanie z iPhone'em 13, który jest de facto najbardziej popularnym smartfonem na świecie. Powyżej mamy EA520. Powyżej mamy inne urządzenia konkurencyjne.
i jeszcze jedno urządzenie Unitech EA630. Jak widać, jeśli chodzi o wysokość, to tutaj EA520 jest bardzo zbliżony do iPhone'a 13. Podobnie jest z innymi parametrami. No tutaj zwracam też uwagę, że grafika być może wskazuje na to, że te różnice są dosyć duże w porównaniu z iPhone'em 13, ale mówimy tutaj o milimetrach. Tak? iPhone 13 ma niecałe 72 mm szerokości na przykład, a EA520 77. Podobnie ma się to z grubością. Akurat jeśli chodzi o grubość, to urządzenia przemysłowe no, mają wymienne baterie, w związku z czym one są zawsze troszeczkę grubsze od smartfonów, które nie oferują takiej opcji. No i jeszcze wyświetlacz. Tutaj mamy 5-calowy wyświetlacz. iPhone 13 ma 6,1 cala. EA630 to jest taki inny terminal Unitech, który ma również 6 cale. Prawie tyle co iPhone. I te parametry staram się odwzorować również graficznie, żeby pokazać Państwu, jakie są mniej więcej różnice w proporcjach wielkości urządzeń. Po lewej stronie jest iPhone 13, natomiast kolejne urządzenie to jest EA520. Dalej jest bardzo dosyć popularny terminal naszej konkurencji. Pewnie Państwo już kojarzycie, co to jest za urządzenie. I również Unitech EA630. I tutaj myślę, że dosyć wyraźnie widać, że EA520 jest bardzo zbliżony wymiarami do iPhone'a i wyraźnie mniejszy niż urządzenie konkurencyjne, które również ma 5-calowy ekran. No i też jest mniejszy od naszego terminala EA630, który akurat ma ekran 6-calowy. Żeby nie być gołosłownym, to tak się szczęśliwie składa, że jestem posiadaczem obu tych urządzeń. Mam nadzieję, że będzie widać, to na tym w tym momencie, czy Państwo, że widzicie Państwo, że różnica jest znikoma. Praktycznie iPhone 13 zasłania całkowicie EA520. Tak wyglądają urządzenia z boku. I teraz jeszcze odwrotna sytuacja. EA520 jest z przodu, a iPhone 13 z tyłu. Jak widać, w znacznym stopniu, powiedziałbym, że przynajmniej w 90%, udało nam się spełnić postulaty klientów, czy też sugestie, jakie urządzenie powinniśmy do sprzedaży wprowadzić. I teraz czas na pierwsze pytanie konkursowe. Tak, czas na konkurs. Drodzy Państwo, warunki konkursu. Mają Państwo 30 sekund na odpowiedź. Wygrywa osoba, która pierwsza odpowie na pytanie, która najszybciej odpowie. Justyna, co mamy do wygrania za pierwszy konkurs? Do wygrania mamy teraz zegarek taki Skagen. Duńska firma Skagen Colden, więc zachęcamy do udziału w konkursie. Drodzy Państwo, uruchamiam pytanie. Powinno się już Państwu wyświetlić na ekranie. Jeszcze mają Państwo 20 sekund na odpowiedź. Proszę pamiętać o akceptacji regulaminu. Bez tego tutaj nie są w stanie Państwo wysłać nam odpowiedzi. Jeszcze 5 sekund. Dobrze, przeczytam pytanie. Ile pamięci RAM oferuje EA520? Oczywiście poprawną odpowiedzią była odpowiedź B, 4 GB pamięci. Sprawdzam już, czy mamy wyniki. Proszę
Proszę o chwileczkę cierpliwości. Niestety nie mamy jeszcze zwycięzców. Mam nadzieję, że ktoś odpowiedział prawidłowo. No właśnie, bo ja tutaj zwycięzców jeszcze nie mam. Może nam wóz coś podpowie? Halo, halo, wóz. Dlaczego jeszcze nie mamy wyników? O, dostałam informację, że możliwe, że nikt nie odpowiedział prawidłowo. Natomiast dobrze, myślę, że możemy tutaj wrócić do prezentacji i oczywiście wrócimy do Państwa z wynikami konkursu. Okay, Natalia, przepraszam, bo ja widzę tutaj na czacie, że piszą uczestnicy, że nie widzieli pytania, więc może po prostu spróbujemy odpalić pytanie jeszcze raz. Dobrze. Mhm. Dobrze, oczywiście. Będzie łatwiej teraz, bo znają Państwo prawidłową odpowiedź. Teraz będzie łatwiej, także naprawdę, kto pierwszy, ten lepszy, powinno się Państwu wyświetlić. Natomiast jeżeli Państwu się nie wyświetla, to tak jak mówiłam na początku, w prawym tutaj mniej więcej pośrodku ekranie, w prawym tutaj z boku, w prawym boku mają Państwo taką ikonkę z napisem gry. Więc proszę w nią kliknąć i to pytanie powinno się pojawić. W razie czego proszę dać znać jeszcze na czacie, czy teraz już jest wszystko w. Dostajemy tutaj informację, że są osoby, które odpowiedziały dobrze, więc na pewno. No właśnie, tak się spodziewałam. Tak się spodziewałam. Starałam się podkreślić te 4 giga, ale. Drodzy Państwo, to ja proponuję przejść do prezentacji, bo tutaj faktycznie jakiś problem techniczny się wkradł. Tą sytuację rozwiążemy, natomiast wrócimy do prezentacji i później Państwu przekażemy, kto został zwycięzcą pierwszego konkursu. Dobrze, to zanim przejdę dalej, ja zapytam, czy ktoś może jakieś pytania zadał w trakcie prezentacji, czy są jakieś pytania dotyczące tego, co dotychczas pokazałem? Na razie możemy dalej. Możemy kontynuować, dalej. Tak, okay. Jest. W takim razie zachęcam do zadawania pytań, a ja przechodzę do kolejnych slajdów. Pozostałe nowości Unitech w 2020 roku. Unitech A630 będzie dostępny od kwietnia. Jest to następca EA630 naszego bestsellera. Tutaj mówimy o EA630 Plus oczywiście. Naszego bestsellera, którego mieliśmy bardzo wielu klientów w ubiegłym roku i sprzedaliśmy wiele tysięcy sztuk w całej Europie. Tamte urządzenie miało troszeczkę niższe parametry. W tym przypadku zastosowaliśmy ten sam duży ekran Full HD o rozdzielczości Full HD. Dodatkowo, co warte podkreślenia, to urządzenie ma stosunek ekranu do obudowy ponad 80%, a urządzenia konkurencyjne z innych producentów często mają ten stosunek zaledwie 60%, czyli wokół ekranu jest bardzo dużo obudowy, która sprawia, że urządzenie jest podobnych rozmiarów, natomiast oferuje dużo mniej miejsca na wyświetlanie informacji. EA630 będzie od początku z Androidem 11 i wkrótce po wprowadzeniu tego urządzenia również możliwość upgrade'u do wyższej wersji, do 12. Na pokładzie będzie Snapdragon 662 ośmiorodzeniowy i 4 GB pamięci RAM w wersji podstawowej. Dodatkowo oczywiście urządzenie będzie miało wbudowany moduł skanujący, możliwość odczytu kart NFC oraz aparat z przodu i z tyłu. W tym przypadku, ponieważ ramki urządzenia są wyjątkowo wąskie, zastosujemy Gorilla Glass 5 szkiełko, które charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne. W wielu urządzeniach podobnej klasy producenci stosują Gorilla Glass 3, więc mogą sobie Państwo
wyszukać w internecie ewentualnie jakieś porównania, nawet na stronie producenta firmy Corning. Jaka jest różnica pomiędzy serią 5 a 3? Urządzenie będzie odporne na pył i wodę oraz na upadki z wysokości 1,5 metra. No i bateria 4000 mAh, oczywiście wymienna, gwarantująca czas nawet powyżej 16 godzin dzięki bardzo dobrej optymalizacji zużycia energii w tym właśnie procesorze. Oczywiście 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, zgodność ze wszystkimi dostępnymi właściwie na rynku systemami typu MDM. I to urządzenie, tak jak mówiłem, już od przyszłego miesiąca będzie dostępne w sprzedaży. Kolejna nowość, która wejdzie w lipcu, to będzie Unitech PA768. To będzie, można powiedzieć, brat lub siostra istniejącego już urządzenia, klasy takiej, powiedzmy, bardziej premium, Unitech PA760. Ten terminal będzie miał bardzo podobne wymiary, ale zamiast 5,5 cala będzie miał aż 6,3 cala ekran i również Full HD. Również ten stosunek obudowy do ekranu będzie, czy właściwie ekranu do obudowy, na poziomie 80%. Android 12 od samego początku i bardzo wydajny procesor Snapdragon 6490 o taktowaniu nawet do 2,7 GHz. I tutaj, ponieważ to urządzenie klasyfikujemy jako takie bardziej, można powiedzieć, premium, jeśli chodzi o parametry, niekoniecznie o cenę oczywiście, tutaj od początku 6 GB RAM-u będziemy oferować na pokładzie tego urządzenia. Jak w przypadku poprzednich urządzeń, które prezentowałem, również głowica skanująca, wbudowana na stałe, również aparaty, również możliwość odczytu NFC, również mocne szkiełko Gorilla Glass 5, czy właściwie ekran będzie na bazie Gorilla Glass 5 i odporność na upadki nawet z wysokości 1,8 metra. Bateria będzie podstawowa, całkiem spora, bo 5000 mAh. Dodatkowo będzie można zakupić urządzenie z jeszcze większą baterią, aż 7,5 tysiąca mAh. Opcja hot swap, czyli będzie możliwość wymiany takiej baterii bez konieczności restartu urządzenia. No i tutaj kolejna bardzo ważna funkcja, to będzie pierwszy terminal Unitech kompatybilny z technologią 5G LTE. Więc jeśli Państwo rozważacie wykorzystanie tej technologii w jakichś procesach, to urządzenie na pewno warto rozważyć. Ok. Kolejnym urządzeniem, które również pojawi się niedługo, jest nasz nowy terminal z fizyczną klawiaturą. To będzie taki terminal magazynowo-sklepowy, bym powiedział. Wielu klientów wciąż w swoich aplikacjach wykorzystuje klawiaturę fizyczną, w związku z czym ten terminal będzie dla tych klientów, również mam nadzieję dla niektórych z Państwa, ciekawą alternatywą. Mamy w swojej ofercie HT730, który jest urządzeniem bardzo odpornym, nawet na upadki z wysokości 2-4 metra, bardzo wydajnym i myślę, że bardzo konkurencyjnym. Natomiast dla klientów, którzy mają mniejsze budżety, HT330 będzie ciekawą alternatywą. Ten terminal będzie miał 4-calowy ekran, Android 12 od początku, 8-rdzeniowy procesor, 2 GHz, no i pamięć RAM 3 lub 4 giga. Oczywiście wbudowana głowica. Głowica będzie skierowana pod kątem 25 stopni w dół, aby ułatwić skanowanie i odczyt, czy właściwie weryfikację na ekranie tego, co odczytujemy. Odporność na upadki nawet 1,8 metra. Spora bateria 5200 mAh. Gwarantująca czas pracy nawet powyżej 20 godzin.
Oczywiście opcja WLAN, Bluetooth, jak również 4G LTE. I to jest kolejna nowość, która za chwilę się pojawi. I jest coś jeszcze, to jest RP902. To jest niewielkie urządzenie, kieszonkowe, można powiedzieć, które potrafi odczytywać tagi RFID UHF z odległości nawet do 2 metrów. Oczywiście są i Unitech ma takie rozwiązania w ofercie, które potrafią odczytać nawet z kilku metrów, 6 i więcej metrów tagi RFID. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest urządzenie kieszonkowe, więc niewielkich rozmiarów, które potrafi odczytać tagi RFID nawet z odległości 2 metrów. Urządzenie może się komunikować z dowolnym innym urządzeniem po Bluetoothie, na którym oczywiście odpowiednia aplikacja będzie sczytywać czy pobierać dane z tego skanera. Ale w przypadku, kiedy z jakichś powodów tej komunikacji nie będzie, RP902 ma pamięć wbudowaną, która pozwoli przechowywać odczytane kody do momentu, aż nastąpi połączenie z urządzeniem mobilnym. I to urządzenie będzie dostępne w naszej ofercie już od przyszłego miesiąca. I teraz właściwie czas jest na pytanie. Drugie pytanie, czy jesteśmy gotowi, żeby rozpocząć konkurs, albo być może powtórzyć jeszcze. Z tego co wiem, to Justyna ma jakieś informacje, że mamy dalej problemy techniczne. Tak, z tym pierwszym pytaniem zaraz wrócimy. Proponuję odpalić drugie, bo tutaj wóz próbował, że tak powiem, ze swoim działem technicznym coś zdziałać. Spróbujmy z tym drugim pytaniem. Może się uda. Trzymamy kciuki. Oczywiście. Włączam drugie pytanie. Już powinni widzieć je Państwo na ekranie. Mam nadzieję, że się wyświetla. Mają Państwo jeszcze 20 sekund na odpowiedź. Justyna, może przypomnij. Proszę pamiętać o akceptacji regulaminu, to jest ważna rzecz. Justyna jeszcze nie powiedziała właśnie, co Państwo mają do wygrania. Tak, za drugie pytanie jest kompaktowy taki projektor, można sobie postawić na przykład w sypialni za łóżkiem i będzie nam się super wyświetlało z przodu. Pytanie, czy nam się udało z tym pytaniem teraz. Niestety to również się nie udało. Ale proszę odpowiadać na to pytanie, bo to pytanie jest akurat wyjątkowo trudne. Dlatego, że skoro... Okej, proszę spróbować odpowiedzieć na to pytanie, tak czy inaczej. Drodzy Państwo, ja proponuję tutaj o chwilkę cierpliwości. My spróbujemy tutaj wraz z pomocą techniczną naszą wyciągnąć dane z systemu, więc na koniec myślę, że Państwo się powinni dowiedzieć, kto wygrał, natomiast myślę, że możemy kontynuować. W porządku. W takim razie przechodzimy dalej. Cykl życia produktów Unitech. Dużo mówiąc o EA520, o tym nowym naszym terminalu, wspominałem o smartfonach, porównywałem to urządzenie do smartfonów. I tutaj oczywiście zależało nam na tym, żeby to urządzenie było w zbliżonych wymiarach. Miało równie dobrą wydajność, ale niestety, jak wiadomo, smartfony nie oferują zbyt długiego cyklu życia. Najczęściej 2-3 lata to jest maksymalny okres, kiedy takie urządzenie jest dostępne i wspierane oficjalnie. Natomiast EA520 i inne urządzenia Unitech to są urządzenia profesjonalne, które z założenia produkując chcemy, aby były dla klientów dostępne i użyteczne jak najdłużej. I w przypadku urządzeń z kategorii premier, czyli takich jak
PA760 czy PA768, który się pojawi niedługo w naszej ofercie, możemy wydłużyć cykl życia urządzenia nawet do 8 lat, a nawet pewnie dłużej. Natomiast 8 lat to jest taki przewidywalny okres. W przypadku urządzeń bardziej takich budżetowych, które my nazywamy zaawansowane urządzenia profesjonalne, cykl życia możemy wydłużyć do 6 lat. Polega to przede wszystkim na tym, że do naszych urządzeń udostępniamy bezpłatnie łatki bezpieczeństwa przez cały okres użytkowania, również po zakończeniu wsparcia przez producenta oprogramowania. Mam tu na myśli Androida. Wówczas, kiedy oficjalnie Google kończy wsparcie dla danej wersji Androida, Unitech o kolejne 3 lata to wsparcie wydłuża, generując i przygotowując dla Państwa bezpłatnie zupełnie łatki bezpieczeństwa i różnego typu udoskonalenia firmware'u w urządzeniach, które Państwo używacie. Dodatkowo, to co warto podkreślić, przez cały cykl życia i użytkowania naszych urządzeń mają Państwo gwarancję bezpłatnego upgrade'u systemu operacyjnego do wyższej wersji, jeśli się taka pojawi. Zawsze jest to bezpłatne, nie wymaga to wykupowania żadnych dodatkowych usług czy serwisów czy gwarancji. A jak wiadomo, aktualizacja urządzeń ma znaczenie, bo zarówno producent systemu operacyjnego, czyli Google, jak również my udoskonalamy nasze oprogramowanie, tak? W związku z czym warto wszelkiego typu upgrade'y stosować, oczywiście wcześniej zweryfikować, czy nie wpływają one w jakiś sposób na Państwa aplikacje. To jeśli chodzi o cykl życia pod kątem takiego jakby software'u, można powiedzieć, ale to, co warto jeszcze podkreślić, co chciałem powiedzieć. W momencie, kiedy rozpoczynamy produkcję jakiegoś urządzenia, do momentu zakończenia produkcji oczywiście wspieramy w 100% naszych klientów, ale również po zakończeniu produkcji przez 3 do 5 lat takie wsparcie zapewniamy w postaci części, w postaci możliwości napraw naszych urządzeń w naszych centrach serwisowych. W związku z czym kupując urządzenie Unitech mają Państwo praktycznie zapewnione bezpieczeństwo przez 6 do 8 lat i gwarancję, że urządzenie będzie użyteczne. I to jeśli chodzi o wydłużenie cyklu życia, natomiast są jeszcze kwestie związane z oprogramowaniem, które chciałbym Państwu przekazać, dlatego że urządzenie to jest jedno, ale również to, w jaki sposób z niego korzystamy, na ile to jest proste, łatwe i w jaki sposób możemy ułatwić sobie życie, zarządzając na przykład dużą flotą urządzeń, również ma znaczenie. Na tym slajdzie widzą Państwo kilka przykładowych rozwiązań software'owych Unitech bądź aplikacji, które są preinstalowane na urządzeniach. Wszystkie praktycznie są bezpłatne, z wyjątkiem Mobolink. Mobolink to jest taki nasz system klasy MDM do zarządzania urządzeniami, umożliwiający zdalny dostęp, zdalne upgrade'y, wysyłanie różnych informacji do urządzenia, monitorowanie statusów, baterii, również monitorowanie upadków, jeśli na przykład użytkownik, powiedzmy Jan Kowalski, upuści urządzenie z jakiejś określonej wysokości, tą wysokość możemy określić, zadać w systemie MDM, wówczas jego menadżer czy administrator dostanie alert z informacją, że urządzenie właśnie upadło z jakiejś wysokości zostało upuszczone. I oczywiście możemy te informacje gromadzić, możemy weryfikować, jaki to jest użytkownik i być może podejmować jakieś
jakieś czynności wyjaśniające. Dodatkowo mamy wiele różnych narzędzi, jak wspomniałem, które pozwalają zautomatyzować konfigurację i to jest StageGo. StageGo to jest taka chmurowa aplikacja, która pozwala na zasadzie drag and drop tworzyć skrypty konfiguracyjne. Czyli na tej podstawie możemy określić, jak urządzenie ma się zachować w momencie pierwszego uruchomienia. Enterprise Launcher to jest również bardzo użyteczne rozwiązanie, które pozwala zablokować bądź ukryć wszystkie aplikacje, których użytkownik, w zależności od jego oczywiście uprawnień, nie powinien widzieć, tak? Czyli jeśli użytkownik to jest osoba, która realizuje jakieś operacje na magazynie, to powiedzmy, że ta osoba powinna przede wszystkim widzieć skróty czy aplikacje, które służą jej do wykonywania codziennych czynności, czyli na przykład system WMS. Pozostałe aplikacje nie będą widoczne. Jeśli to jest inny użytkownik typu na przykład kierownik magazynu, no to wiadomo, on może mieć inne uprawnienia i widzieć jeszcze dodatkowe aplikacje czy jakieś funkcje po zalogowaniu się własnym loginem i hasłem. Keyery Map to jest taka aplikacja z kolei do definiowania funkcji klawiszy. Kiedy otrzymują Państwo nowe urządzenie, ono ma powiedzmy fabryczne ustawienia, gdzie klawisz Enter to jest Enter, a klawisz od skanera uruchamia skaner, ale możemy to zmienić w tej właśnie aplikacji. Możemy zdefiniować dowolne inne funkcje dla klawiszy fizycznych. Scan Service z kolei to jest też Unitech, która pozwala skonfigurować głowicę skanującą. Na przykład możemy zaznaczyć, żeby przy skanowaniu oprócz sygnału dźwiękowego pojawiała się wibracja, jak również możemy określić, jakie kody kreskowe czy 2D urządzenie powinno odczytywać, a jakie pomijać. Bo być może nie wszystkie chcemy czytać, zazwyczaj tak jest. I mniej urządzenie musi się zastanawiać, czy to jest kod właściwie, czy nie, tym szybciej będzie reagować na skanę, więc to jest wykorzystywane również bardzo często przez naszych klientów. Jest tego znacznie więcej. Na dobrą sprawę moglibyśmy zrobić oddzielny webinar na temat tych wszystkich rozwiązań. Natomiast moim jakby celem jest pokazanie Państwu, że kupując urządzenie otrzymujecie Państwo wiele różnych użytecznych narzędzi, które ułatwiają zarządzanie, konfigurację i utrzymanie sprzętu w swojej firmie. OK. I to wszystko jest opakowane w taką platformę, którą nazywamy Unitech Mobility Orchestra, która dodatkowo jest zintegrowana z naszym serwisem i z tego poziomu mogą Państwo również zgłaszać tikety RMA, czyli gdybyście mieli Państwo nasz system MDM, Mobolink, moglibyście Państwo wybrać urządzenie, z którym jest jakiś problem i z tego poziomu od razu wygenerować zgłoszenie serwisowe bez konieczności przepisywania serial numbera i tak dalej, co oczywiście sprawia, że nie pomylimy się i wprowadzimy właściwy numer. Ale też zaletą jest to, że mamy wszystko w jednym miejscu. I to właściwie tyle w tej części. I mamy czas na kolejne pytanie konkursowe. Tak, czas na kolejny konkurs. Niestety mamy dalej problemy techniczne, natomiast ja ten konkurs Państwu wyświetlę tutaj, można powiedzieć, dla zabawy. Konkurs już powinien się Państwu wyświetlić. 20 sekund na odpowiedź, natomiast Justynę poproszę o tutaj przedstawienie nagrody. Tak jest. Trzecią nagrodą jest takie oto
głośnik JBL-a, więc jak widać nagrody są atrakcyjne. I proponuję tutaj Natalia, że faktycznie tutaj padła propozycja z czatu, też o tym myślałam, żeby faktycznie rozlosować nagrody po prostu z ankiety, bo nie jesteśmy w stanie wyciągnąć tutaj danych, więc zachęcamy do wypełnienia ankiety, jeszcze chwilę mamy. Zapraszamy jak najbardziej. Wyniki ankiety już przedstawimy, wyniki tego losowania naszego przedstawimy już na sam koniec. Natomiast jeszcze chwileczkę, Państwo mają dosłownie kilka minutek na wypełnienie ankiety. Ona znajduje się, przypominam, po prawej stronie ekranu. Więc jeszcze chwilkę. No i myślę, że Artur, możemy przejść do podsumowania. I za chwileczkę oczywiście pytania od Państwa, bo takowe się pojawiły. Okej, no to świetnie. Cieszę się bardzo, że mamy pytania. Podsumowanie. Mam nadzieję, że to, co przedstawiłem, zainteresowało Państwa, że urządzenia, które posiadamy w ofercie, są dla Państwa interesujące, ciekawe i posiadają funkcje, na które staramy się zwrócić uwagę, które wyróżniają to nasze portfolio od innych producentów, a często to, co inne, jest ciekawe, ciekawsze, bądź lepsze, bądź bardziej użyteczne i warto to zweryfikować. Do czego Państwa serdecznie zachęcam. Warto przetestować nasze urządzenia. Chętnie Państwu udostępnimy te urządzenia bezpłatnie. Wystarczy, że skontaktują się Państwo z firmą Kreski, a oni już Państwu takie urządzenie z przyjemnością udostępnią. Ja im w tym oczywiście też pomogę. Natomiast jeśli mielibyście Państwo jakieś pytania później, również po naszym spotkaniu, tak samo zachęcam do kontaktu bezpośredniego z firmą Kreski lub nawet bezpośrednio ze mną. Chętnie odpowiem na wszystkie wątpliwości, czy też pytania, czy też może będą Państwo mieli ochotę dowiedzieć się, kto używa naszych urządzeń w Polsce czy w Europie, to również jak najbardziej jesteśmy w stanie takie informacje dostarczyć. Dobrze, Arturze, czy możemy przejść do pytań? Pewnie, jak najbardziej. I tak wspominam. Proponuję właśnie teraz już zamknąć, że tak powiem, ankiety, bo muszę kiedyś, tak, że tak powiem, te dane. Koleżanka musi zebrać dane i na koniec już po wszystkim, czyli jak Artur odpowie na wszystkie pytania, przedstawimy Państwu zwycięzców. Dobrze, mamy pierwsze pytanie. Czy na przykład na HT730 taki software można użyć, bo nie jest preinstalowany? Na HT730 jak najbardziej. HT730 jest wspierane przez wszystkie te narzędzia, które wymieniłem, software'owe Unizacha. Kolejne pytanie. Mam pytanie o rodzaj ładowania i port USB w EA520. Jeśli chodzi o EA520, to posiada ono USB-C złącze, więc można ładować dowolną ładowarką USB. Kabelek USB-C jest w zestawie z urządzeniem, natomiast nie ma ładowarki, można powiedzieć tak samo jak w iPhone'ie, tak? Dostają Państwo kabelek, ale ładowarkę można wykorzystać dowolną, można ładować z dowolnego innego urządzenia typu PC i tak dalej. Procesor w urządzeniu EA520 jest Mediatek? Tak. Okej. Czy do EA520 można dołączyć moduł RFID? Nie, na tą chwilę jeszcze nie oferujemy rączki RFID, chyba że weźmiemy pod uwagę fakt, że mamy w ofercie RP902, czyli ten kieszonkowy skaner RFID. Wówczas można go wykorzystać razem z EA520. Czy do EA520 będzie można domówić pakiety serwisowe uwzględniające uszkodzenia z winy użytkownika? Jak najbardziej. Oferujemy takie pakiety, więc zachęcam nawet do tego, żeby je rozważyć, jeśli będą Państwo oczywiście zainteresowani EA520. Czy do EA520 jest uchwyt typu GAN? Tak, jest taki uchwyt. Nawet mam go tutaj.
Myślę, że mogę go pokazać. To jest ta rączka. I tak wygląda urządzenie razem z rączką. Czy są dostępne do niego wieloportowe ładowarki akumulatorów zapasowych? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Tak jak mówiłem, to urządzenie jest od niedawna w sprzedaży i na tą chwilę jeszcze nie ma, ale oczywiście taka opcja się powinna pojawić. Jeszcze trzy pytanka. Czy terminal EA520 występuje w wersji z modułem skanującym dalekiego zasięgu? Nie. To urządzenie oferuje zasięg krótki i średni, bym powiedział, raczej niż dalekiego, niestety nie. Jeśli chodzi o daleki zasięg, to tutaj mogę polecić HT730, który może skanować nawet z odległości do 29 metrów, taką ma głowicę skanującą. Ewentualnie PA760, to jest terminal, do którego posiadamy rączkę pistoletową z dodatkową głowicą dalekiego zasięgu. Wówczas jest możliwość odczytu z większych odległości. Mówimy tutaj nawet o kilkunastu metrach wówczas. Czy omawiane urządzenia są w programie Android Enterprise Recommended? Niektóre z nich tak, szczególnie te z kategorii Premier, czyli PA760, PA768, EA630, natomiast EA520 akurat nie, bo to urządzenie jest urządzeniem, powiedzmy, że takim bardziej podstawowym, budżetowym, dlatego też ono nie zostało certyfikowane. Natomiast zachęcam do tego, żeby zwrócić uwagę na minimalne wymagania Google dotyczące certyfikacji Android Recommended, dlatego że te wymagania to na przykład, o ile dobrze pamiętam, pamięć 2 giga RAM. Więc EA520 przewyższa znacząco te wymagania. Natomiast to jest bardziej kwestia polityki producenta, czy taką certyfikację robić, czy też nie. I ostatnie już pytanie. Z jakimi MDMami współpracuje urządzenie EA520, czy tak jak EA630+? SOTI, AirWatch i wiele, wiele innych. FAMOC również, czyli ten nasz polski, można powiedzieć, MDM, oferowany przez firmę z Trójmiasta, jak również oczywiście nasz MDM Mobolink. A tutaj przepraszam, bo pojawiły się kolejne pytania. Tutaj widzę, że Państwo są zainteresowani urządzeniem. Czy jacyś producenci systemów WMS testowali te urządzenia? Obawiam się, że jeszcze nie, dlatego że, chociaż możliwe, że tak, bo urządzenie jest ogólnie dostępne mniej więcej od początku roku. Kilku naszych partnerów i w Polsce, i w Europie te urządzenia udostępnia intensywnie na testy. W związku z czym podejrzewam, że było testowane przez niektórych klientów, ale teraz nie jestem w stanie powiedzieć przez których. Natomiast jeśli Państwo macie system WMS konkretnego producenta, zachęcam, żeby po prostu poprosić firmę Kreski o wypożyczenie EA520. Możecie też rozważyć zakup urządzenia w super specjalnej cenie, którą podaliśmy w ankiecie i udostępnić takiej firmie na testy, żeby mogła zweryfikować, czy w Państwa przypadku, w Państwa wersji systemu WMS to urządzenie będzie kompatybilne. Czy będzie coś o tabletach TB85 albo terminalach wózkowych? No akurat w tej prezentacji nie przewidzieliśmy, żeby rozmawiać szerzej o tabletach, ale oczywiście mając taki sygnał możemy się zastanowić, czy nie zorganizować kolejnego spotkania, kolejnego webinaru za jakiś czas, gdzie opowiemy trochę więcej o innych rozwiązaniach. Jeśli chodzi o te tablety TB85 i TB162, bo takie głównie dwa modele mamy w ofercie. Oba urządzenia mogą być stosowane na wózkach widłowych. Do obu urządzeń mamy dedykowane uchwyty mobilne czy wózkowe, także tak samo możemy udostępnić na testy. A warunki pracy, jak sobie radzi na mrozie? Na mrozie większość urządzeń jest odporne na warunki pracy do minus 20, w związku z czym pewnie
bez problemu możecie Państwo z nich korzystać w takich temperaturach. I urządzenie jest oczywiście przebadane, certyfikowane do pracy w takich warunkach, więc jak najbardziej poradzi sobie. Jeszcze jedno pytanie, czy planują Państwo jakoś niedługo zaprezentować podobne urządzenia? Jeszcze nie wiem, ale będziemy się nad tym pewnie zastanawiać, tak? Czy coś jeszcze prezentować. Natomiast wciąż podkreślam, zachęcamy do kontaktu bezpośredniego i do spotkania czy do wypożyczenia urządzenia bezpłatnego na testy, abyście mogli Państwo przekonać się, że to są dobre produkty. Dobrze, to już wszystkie pytania. Dziękuję Ci, Artur, za wszystkie odpowiedzi. Dziękuję Państwu za tak czynny udział. Natomiast już się dopytuję, halo, halo wóz, czy mamy już wyniki naszego losowania? Tak, drodzy Państwo, mamy już wyniki. Już słucham. Teraz tak, zegarek, czyli tą pierwszą nagrodę, którą Justyna pokazywała. Tak, Justyna właśnie pokazuje, mogą sobie Państwo zerknąć. Kolejną nagrodą za drugi konkurs, kolejną nagrodą był projektor. Tak jest. I wielkim zwycięzcą jest Pan. Gratulujemy serdecznie. Trzecia nagroda, czyli głośnik JBL-a, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, dobrze pamiętam. Tak jest. I tutaj naszym zwycięzcą jest Pan. Gratulujemy. No i przejdziemy do naszej nagrody głównej, tutaj największej, o dużych tutaj gabarytach. Justyna właśnie Państwu pokazuje. Hulajnoga. I naszym wielkim zwycięzcą jest, serdecznie gratulujemy. Ze swojej strony dodam tylko, że ze zwycięzcami skontaktujemy się mailowo, żeby tutaj ustalić z Państwem wysyłkę nagród. Jeżeli będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania, to tak jak tutaj wspomniał Artur, prosimy o kontakt z Państwa opiekunami handlowymi w naszej firmie. Natomiast jeżeli nie wiedzą Państwo, kto jest takim opiekunem, prosimy o kontakt na adres mailowy marketing@kreski.pl. To tyle z naszej strony, drodzy Państwo. Bardzo dziękuję Ci, Arturze, za ciekawą prezentację, Justynie za wsparcie techniczne. Przepraszamy jeszcze raz za te nasze problemy techniczne. Miejmy nadzieję, że na następnym webinarze już nie będą miały miejsca. Natomiast no tutaj wiadomo, że czasami tak się zdarza. Gratulujemy jeszcze raz wszystkim zwycięzcom. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do zobaczenia, do widzenia. Miłego dnia życzymy. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.